Na pewno słyszeliście o kwasach tłuszczowych omega-3. Kwasy tłuszczowe to po prostu rodzaj tłuszczy. I kwasy tłuszczowe omega-3 to rodzaj tłuszczy, których organizm ludzki sam nie wytwarza, więc musi je dostarczać z zewnątrz. I ostatnio bardzo dużo mówi się o tym, i słusznie, że kwasy tłuszczowe omega-3 są bardzo potrzebne i bardzo zdrowe i mają nieprawdopodobnie pozytywny wpływ na cały organizm. Między innymi wzmacniają układ nerwowy, co oznacza, że dzięki suplementowaniu w odpowiedniej ilości kwasami tłuszczowymi omega-3 można zmniejszyć objawy depresji, niepokoju, stanów lękowych. Kwasy tłuszczowe omega-3 są bardzo potrzebne nienarodzonym dzieciom, dlatego że wspierają prawidłowy rozwój, między innymi właśnie również układu nerwowego, i są nawet badania potwierdzające, że właściwej ilości kwasów tłuszczowych omega-3 chroni przed autyzmem. Kwasy tłuszczowe omega-3 wspierają prawidłowe działanie układu krwionośnego, chronią serce, chronią przed miażdżycą, wspierają oczy, łagodzą stany zapalne, chronią przed chorobami autoimmunologicznymi oraz przed chorobami neurodegeneracyjnymi. Chronią przed nowotworami i ponieważ zwiększają wrażliwość na insulinę, chronią też przed cukrzycą. Wzmacniają kości, dlatego że zwiększają przyswajanie wapnia, poprawiają jakość snu, a także odmładzają i poprawiają samopoczucie. I dlatego kwasy tłuszczowe omega-3 są takie ważne. Ale najbardziej niesamowite jest to, co się powszechnie mówi, gdzie powinniśmy szukać tych kwasów tłuszczowych omega-3. Dlatego że mówi się, że najlepszym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 są tłuste ryby. I jest to prawda do pewnego stopnia. Ale skąd ryby posiadają omega-3? Ryby nie wytwarzają omega-3. Podobnie jak ludzie nie wytwarzają tych kwasów tłuszczowych. Ryby pobierają omega-3 wraz z pożywieniem. Dlatego, że najbogatszym na świecie źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 są mikroalgi. Mikroalgi rosnące w wodzie, w oceanach i morzach. Ryby jedzą te mikroalgi oraz plankton i stąd posiadają omega-3. Ale ponieważ woda w dzisiejszych morzach i oceanach jest bardzo zanieczyszczona, to ryby, szczególnie tłuste ryby, czyli szczególnie te, które są polecane jako źródło omega-3, owszem, posiadają omega-3, choć znacznie mniej niż mikroalgi, dlatego że są nie pierwszym, tylko drugim z kolei ich źródłem. Ale oprócz tych omega-3 posiadają też to wszystko, co pływa dzisiaj w oceanach, czyli dioksyny, polichlorowane bifenyle, DDT i inne toksyny, które mają działanie szkodliwe na układ nerwowy, wywołują nowotwory, osłabiają układ odpornościowy i wywołują wiele różnych innych chorób. I jeżeli chcielibyście wiedzieć, które ryby są najbogatsze w toksyny, czyli w te dioksyny, polichlorowane bifenyle, DDT i inne, wystarczy zajrzeć na stronie Morskiego Instytutu Rybackiego. Jest tabela i tam jest napisane, w których rybach jest najwięcej toksyn, dlatego że Morski Instytut Rybacki zrobił takie badania i udostępnił je publicznie. Ale jeżeli nie macie teraz czasu, żeby tam zajrzeć, to Wam powiem. Tłuste łososie są jednym z najbogatszych źródeł toksyn. Oprócz tego, że posiadają omega-3, ale posiadają omega-3 tylko wtedy, kiedy żyją dziko, daleko w oceanie, dlatego że jeżeli wiemy, że ryby są bogate w omega-3, dlatego że jedzą mikroalgi, no to przecież wiadomo, że ryby, które żyją w hodowlach, nie jedzą mikroalg, tylko jedzą paszę przygotowaną specjalnie dla nich z mączki rybnej i oleju rybnego, albo najczęściej tańszego, rafinowanego oleju roślinnego, na przykład rzepakowego albo słonecznikowego, który ma dużo kwasów omega-6, czyli prozapalnych, z różnymi dodatkami, takimi dodatkami, które mają sprawić, nie że ryby będą zdrowe,
tylko że będą jak najszybciej rosły, żeby można je było jak najszybciej i z jak największym zyskiem sprzedać. Więc, jak podaje Morski Instytut Rybacki, najwięcej toksyn znajduje się w łososiach bałtyckich, świeżych i wędzonych, wędzonym łososiu norweskim, szprotkach, świeżych, wędzonych, w oleju i w pomidorach, konserwach ze śledzi, dorszu, śledziach świeżych i marynowanych oraz wędzonej makreli. A te toksyny, o których mówiłam, czyli dioksyny, polichlorowane bifenyle, DDT i inne, odkładają się właśnie w tkance tłuszczowej, czyli im ryba jest tłustsza, tym więcej toksyn zawiera. I dlatego właśnie, jeżeli szukacie zdrowego źródła kwasów tłuszczowych omega-3, które naprawdę są bardzo potrzebne, to szukajcie nie w tłustych rybach, szczególnie nie w rybach z hodowli, które są karmione sztuczną, przemysłową paszą, zamiast zdrowymi algami bogatymi w omega-3, ale można znaleźć olej z alg. Po prostu olej z alg. I tu uwaga, dlatego że przeszukałam cały internet, kiedy wpadłam na trop kilka lat temu, że to wcale nie ryby są źródłem omega-3, tylko mikroalgi zjadane przez ryby dostarczają ich tym omega-3, więc zaczęłam szukać oleju z alg. I 99% oleju z alg, który można znaleźć w internecie, to jest olej z dodatkami rozmaitych substancji, które wcale nie są zdrowe. Na przykład dodaje się rafinowany olej słonecznikowy i różne dodatki technologiczne i aromaty. W kapsułkach bardzo często jest karagen, który jest rakotwórczym zagęstnikiem, jest skrobia kukurydziana, regulatory kwasowości i inne substancje wypełniające. Ale jeżeli chciałbyś spróbować prawdziwego oleju z alg, 100-procentowego, bez absolutnie żadnych dodatków, znalazłam tylko jeden. I ponieważ znalazłam ten jeden olej z alg, postanowiłam wprowadzić go do zdrowej Sowy, czyli mojego miejsca, gdzie można znaleźć tylko i wyłącznie bezpieczne i zdrowe i najwyższej jakości produkty. I tak wygląda mój olej z alg, który jest czystym olejem zawierającym kwasy tłuszczowe omega-3. Są trzy rodzaje omega-3, ALA, DHA i EPA. ALA można znaleźć w różnych źródłach roślinnych, między innymi bardzo bogatym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 typu ALA i są orzechy włoskie, olej lniany i nasiona chia. Ale te dwa pozostałe rodzaje omega-3, czyli EPA i DHA, znajdują się tylko w algach oraz w zwierzętach, które te algi jedzą, czyli w rybach. Ale widziałam taką listę najbogatszych źródeł kwasów tłuszczowych omega-3 i na pierwszych chyba 10 pozycjach były różne odmiany alg, a dopiero później był olej z łososia. Więc pół łyżeczki tego czystego, 100-procentowego oleju z mikroalg zawiera dzienną, konieczną, zalecaną porcję kwasów tłuszczowych omega-3 w ilości 450 mg. Serdecznie polecam. Ja stosuję ten olej codziennie. Pół łyżeczki dla swojego zdrowia.